Dzień dobry, a właściwie wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. O, mój głos jest, jak słychać, zaraz po powstaniu, a tak wygląda dzisiaj poranek, 6 rano. To bardziej jak noc jest, no ale co zrobić? W takich godzinach, nie jest to nadzwyczajna godzina, ale robi się, jest ciemno strasznie, no, po prostu. No niemniej. Muszę zapalić światło w kuchni i zabieram się za codzienne przygotowania do wyprawienia dziecka. Uwaga, będzie światło! Albo nie, muszę się włączyć. O. Dzień dobry. To co, zaczynamy ten odcinek? Juno odstawiona do szkoły i ja lecę również poniekąd do szkoły na Kmerski teraz, później siłownia. Nie umówiłem się na sztywno z Maćkiem, nie wiem czy on pamięta, że dzisiaj jest, mam tak samo lekcję jak wczoraj, czyli że siłka parę minut po 9:00 i nie będziemy w stanie tego skorygować, ponieważ wyjeżdżając z domu nie wziąłem telefonu i to teraz tak naprawdę pokazuje mi, wydawało mi się, że ja nie mam problemu z tym, żeby bez telefonu sobie funkcjonować, że to, dla mnie to jest prosta rzecz, no nie ma telefonu to nie ma. Ale tak się mówi, jak telefon gdzieś leży obok. Ja mogę cały dzień niby nie używać go, ale wiem, że jest obok. A teraz to na przykład właśnie. Chciałbym Maćkowi dać znać, czy przypomnieć mu, że siłownia dzisiaj o 9:00. Nie mogę. Być może Maciek będzie pisał do mnie. Nie skontaktujemy się. No i to gdzieś z tyłu głowy zostawia taki, no nie chcę mówić zdenerwowanie, bo to już mocne słowo by było. Ale taki dyskomfort. Taki dyskomfort zostaje. Że... No, że nie mam możliwości. No. Nie muszę, w porządku, ale mam opcję. A teraz nie mam takiej opcji. No nic. Ja nawet nie wiem, która jest godzina w związku z tym. Będę na pewno miał zapas jakiś pewnie 10-12 minut przed moją lekcją, więc sobie usiądę jeszcze, spróbuję przypomnieć troszkę słów. Bo dzisiaj mam konwersację, więc bez słówek będzie ciężko. No dobra, bo ja tu gadu. A trzeba dotrzeć na miejsce. No właśnie, brak telefonu. Brak telefonu powoduje, że na przykład, no nie wiem, czy jest sens czekać na Maćka przed siłownią, czy on się pojawi, czy nie. Na szczęście, dzięki charakterystycznemu siodełku w moim motorze, który został postawiony przed samym wejściem, Maciek będzie wiedział, że jestem w środku, jak przyjedzie. Czyli on nie będzie już czekał na mnie, tylko wejdzie do środka. Ja nie czekam na niego, tylko zacznę sobie już ćwiczyć. I po prostu mam nadzieję, że się pojawi. Jak się nie pojawi, znaczy, że się źle dogadaliśmy wczoraj po prostu. A on czeka pewnie na odpowiedź moją, coś wysłał mi na telefon. O czym się przekonam, jak już dotrę do domu po siłowni. Dobrze, to ja w takim razie zamykam kamerę i idę ćwiczyć. Kiedy właśnie szedłem na salę poćwiczyć, no to spotkałem z naprzeciwko jednocego Maćka z Natalią. Ale obstawialiśmy, że coś się stało, no nie odbiera. No ale co, pisałeś na telefon. Zdarza się nie wziąć telefonu, ale powiem ci, że czuję się jakby z ręki. Naprawdę. Ja myślałem, że ja nie jestem to pokolenie, że nie ma problemu, ja mogę być bez telefonu i spoko. Co ty? Już tylko sobie zorientowałem się, że nie wziąłem telefonu na samym początku. No nie będę wracał, bo później się zrzucę do szkoły. Ja teraz zegarka nie mogę zasobić. No dobra. Bierzemy się w takim razie do ćwiczeń. No i już. No co z bagier? Już się zajechali. Tyle mam do powiedzenia. Czemu bluzy zakładasz? Przecież jest gorąco jak cholera. Jak jadę, jest mi zimno. Tak, strasznie. Bo ty się nie pocisz. Nie, w ogóle. Ale dzisiaj przegięcie było, nie? Bo te głupie nowe maszyny. Bo mnie oszukali, myślałem, że to samo co. No, troszeczkę tak... inny ruch i nagle się okazuje, Jezu, że... troszeczkę, panie, idź pan. Boli. Boli jak, łyżki do ust nie podniosę. Patyczki wystarczą. Jedziemy na śniadanie. Znalazłem mój telefon w domu, ale nie mogłem go znaleźć. Myślałem, że gdzieś zostawiłem w takim oczywistym miejscu. Przy laptopie, na stole. Łażę, szukam, nie ma, no nigdzie nie ma. Napisałem do Maćka na Messengerze z laptopa, czy mógłby do mnie zadzwonić, ale Maciek nie odczytywał wiadomości. Przypomniałem sobie, o momencie, przepraszam, jak mi zaswędziało. Przypomniałem sobie, że jest ta opcja w Google od jego odzyskiwania telefonu i tam jest opcja zadzwoń, czyli że telefon po prostu dzwoni. Skorzystałem z niej, no i rzeczywiście dzwonił, wpadł mi za poduszkę, za materac. Mógłbym sobie szukać do skończonej śmierci. Ale znalazłem, najważniejsze jest.
A teraz właśnie jedziemy sobie z Maćkiem, Natalią na wycieczkę za miasto. Tam być może sobie usiądziemy, coś nagramy, a być może nie nagramy, zależy jaki będzie flow. Ale tak ruszamy po prostu z miasta, żeby tu nie siedzieć, jak nie trzeba. Także w tym momencie przebijamy się. Trzeba dojechać do szóstki krajowej i lecimy w stronę starego lotniska, a później jeszcze za lotnisko. Super pogoda dzisiaj do jazdy. Słońce nie świeci tak mocno, chowa się gdzieś za chmurkami. Jest ciepło, ale nie gorąco. Naprawdę bardzo przyjemnie. Do tego pęd powietrza jeszcze chłodzi. Super. Idealny moment na to, żeby sobie troszkę pokręcić się, pozwiedzać. Już jesteśmy spory kawałek za Siem Reap, ale jeszcze kawał przed nami. Miejsce, do którego jedziemy, już kiedyś odwiedzałem, pokazywałem. Dawno temu, ale wówczas nie było ono czynne, a teraz po takim czasie niewykluczone, że ono już działa. Jestem bardzo ciekaw tego. Choć z drugiej strony dzisiaj środa. Choroba wie, może będzie działał, może. No zobaczymy. Na razie cieszę oczy zielenią. I tymi wszystkimi budynkami, dróżkami w bok. Fajnie się ogląda to wszystko. No i jesteśmy. Hello, hello! A można śmiało powiedzieć, że udało się nam dotrzeć. No i stoją samochody jakieś. Tuesday. O, pan tutaj macha ręką. Ja nie będę taki kawał szedł stąd. No niestety, nie dadzą ci wjechać. No i zobaczyć chcesz? Jedź. A czemu samochód może zaparkowany być tam? Są to? A pchnią put moto? Pchnią tał put motobike te. Okej? Okej. Okej? No. Widzisz, pan nie wiedział jak mi powiedzieć, że nie mogę, to znaczy, że mogę. Tu się coś tak pobudowało nowego troszeczkę. Ale za wiele to się nie dzieje. Tutaj jest jakaś budka, ale też chyba nic nie sprzedaje. Ten plac zabaw tutaj dla dzieci, no bida z nędzą. Trampoliny są. To tak nie wiadomo, czy siłownia, czy... Czy to siłownia, czy to plac zabaw? No to chyba już funkcjonuje jakby w formule restauracji gdzieś tam, skoro te samochody tu są. Zaraz to przebadamy. Tak w ogóle to szukamy miejsca, żeby sobie usiąść i coś może nagrać na kanał studyjny, ale zaraz zobaczymy. Na razie Tuesday. Na razie taki rekonesansik. No, chyba działa, bo są ludzie. Obsługa w sensie. Ale tak pusto. Pewnie weekendowo albo w święta jest lepiej, ale na razie tak sobie. Tuesday. No i to już są domki do wynajęcia. Można wynająć sobie domki z widokiem. Tam jest takie, są baseny. A tutaj można z widokiem na ten staw, to jeziorko. Można ryby łowić od razu sobie z tarasu. No dobrze. To wracam na razie do Maćka i Natalii. Ostatecznie zawinęliśmy się z tamtego miejsca, bo tam nic, nic się nie działo. No w sensie jakby nie było nawet fajnej miejscówki, żeby usiąść. A tam ciężarówki jeździły w jedną, w drugą i też hałasowały. To nam to było do niczego potrzebne. Pan tutaj namawia, żeby wziąć i popłynąć na wyspę. Tam na wyspie jest taka pagoda. O, rybce się zdechło. Taka trochę nieżywa jest. A tutaj wrak samolotu. I tam następna ryba. Co tu się dzieje? Ale są ryby przynajmniej. Dzieciaki się kąpią. Tam na drzewie są różnego rodzaju huśtawki.
Jak tutaj jest wyższy stan wody, bo teraz jak widać jest puściusieńko, pusto i sucho. Normalnie ta woda się tam przelewa i sobie spływa. To dzieciaki skaczą z drzew. Tam są liny, wchodzą na górę, tam nawet gałąź się łama i skaczą, ale teraz jest za płytko do tego. Ale tak normalnie, jak tu jest wyższy stan wody, to dzieciaków multum. I się bawią, szaleją. Ale teraz tutaj są miejsca, że po prostu się nie przejedzie w porze deszczowej. Nie ma takiej opcji z motorem. No dla twardzieli. No. Pan tam proponuje przyjażdżkę na tą wyspę, tylko tam to nic nie ma. No. Tam są resztki, jakby takie pogony. A ile to kosztuje w ogóle? Nie wiem, ale to jakby żadna atrakcja. Tata, mi się nie chce słuchać. No dobra. To co? Wybierajcie miejsce. No bo tutaj dzieciaki teraz się... Znaczy niby muzykę, nie przeszkadzają, ale... muzykę gra. To już lepiej dzieciaki, bo one się pobawią i pójdą. No tam też się nie udało usiąść i nagrać. Z jednej strony krzyczące dzieci, ale to jeszcze pies trącał. Cały czas przychodzą ci kmerzy, przychodzą cały czas, że coś od ciebie chcą, cały czas, non stop, nie można chwilę, sekundę nawet usiąść normalnie porozmawiać, bo cały czas przeszkadzają. W związku z tym zabieramy się i jedziemy sobie wzdłuż jeziora, no tam jakieś zejście fajne, wzdłuż jeziora do Tamy i tam sobie zjedziemy w prawo już do Szóstki z powrotem. No wyjazd fajny, bo ja lubię jeździć, no nie ukrywam, że dla mnie to jest fan ogromny, taka wyprawa, ale nie jest to jakby, no właśnie, no nie przyniosło nam to znalezienia miejsca, w którym możemy coś nagrać. Znaczy może przy Tamie jeszcze się uda, ale ostatnio próbowaliśmy z Maćkiem i też słabo to wyszło. Zobaczymy, na razie sobie cieszę się z okoliczności przyrody, które są naprawdę fantastyko. Tak trochę mazursko i jezioro z boku. I tutaj taka piaszczysta droga pomiędzy zielenią. Tym razem to sfilmuję aż. Jest firma sprzątająca. Już wcześniej właśnie widziałem. Zobaczcie, oni sobie stoją wzdłuż drogi i grabią. Tu spadają liście i oni je zgrabują, ale, czyli sprzątają. Ale gdzie? Czy oni je zbierają do jakiegoś worka, do jakiegoś kosza? Nie! Zgrabują sobie na bok, po prostu. Jest listki zgrabione troszeczkę na boczek i czekamy, aż wiatr znowuż powieje. Wiatr znowuż powieje i znów możemy sprzątać. Czyli robota w kółko. No bo jakby posprzątali raz, a dobrze, prawda? Tutaj już trochę zamiecione, poleciały sobie w tamtą stronę i jeszcze nie wiało. No ale jak sprzątną raz, a dobrze, to co później? Jaką robotę będą mieli? A tak, wiatr zaraz zawieje i cyk, abarot. Sprzątanie na całego. A ja już jestem prawie, że przy tejże, nie wiem jak to nazwać, no właśnie, Tama, fosa, nie fosa i nie Tama, uciekło mi słowo, mam je na końcu języka, trudno, przypomnę. Czekam na Maćkę, Natalię, już są, to lecimy w prawo? Lecimy w prawo. Tutaj pięknie to wszystko wygląda. Będziemy teraz wzdłuż tej rzeki jechali. Ona ma naprawdę taki wyjątkowy zielony kolor. Ja nie wiem, z czego on się wydarzy, z chlorofilu zapewne. Mam nadzieję, że z chlorofilu, a nie z jakichś innych barwników. Ale fajne ma. Ładnie wygląda. Jak w Shire. Tak wyglądają najbardziej klasyczne wozy. Z bawołami wodnymi. Nie konie w zaprzęgu, a bawoły. Ile tego jedzie? Jacyś Chińczycy na wycieczce. Hello. I wodne bawoły, a tam dzieci lecą po hajsy. Spoko. Fajna akcja. Jezu, ile tego tam jest? I to już jest, powiem wam, naprawdę atrakcja. Bo taką bryczką konną to tak niespecjalnie, ale z bawołem wodnym, elegancko, fajne. A to chyba ta wycieczka przyjechała, Chińczycy busami popodstawiani. Jedziemy sobie inną trasą, nie wracamy główną taką obwodnicą, tylko postanowiliśmy, no właśnie, wjechać, to nie jest może jakaś boczna specjalnie, ale to jest droga, która wjedzie dookoła, więc nadkładamy drogi, ale po to, żeby mieć troszkę ładnych widoków. Tamtą trasą już jechaliśmy, znamy ją na przestrzał,
fajnie czasami pojechać którędy indziej. Zobaczyć takie wzry. O, tu widzicie? To jest właśnie taki wóz do bawołów. Takie wiejskie życie. Sielskie. A Maciek, wyjeżdżając, jak żeśmy na parkingu stali nad jeziorem, Maciek cofał motor i mi rurą wydechową do nogi przyłożył. Czyli innymi słowy, zrobił mi tatuaż. Tak zwany azjatycki tatuaż. Bardzo często oparzenia od rury wydechowej, ale rzadko to się zdarza, żeby było na lewej stronie łydki, czyli po zewnętrznej w sensie, chodzi mi o to. Zazwyczaj człowiek się przypala od środka. No i ten właśnie tak mówi, musimy to jakoś odkazić. Ja mówię, najlepiej ślina odkaża. Więc będzie musiał polizać. Jaki fuj! Ja już wam kiedyś pokazywałem tą szkołę. Ona jest na uboczu zupełnie tak odsunięta. I trzeba wiedzieć o niej po prostu, że ona tu jest, żeby tutaj trafić. I później wam pokażę tą nazwę, żeśmy tutaj weszli. Tutaj się ćwiczy właśnie nie kunkmer, tylko bokator. Czyli tą tradycyjną formę walki, tradycyjną sztukę walki. To jest ring. Maciek tu chodził, nagrywał, ja tylko tak szybko pokazuję. To jest chyba... Dojo Master. Tak. Mistrz tej sali, który trenuje. Są tutaj, jest tu trochę młodzieży. Narodowy medalista. No, reprezentant. Ile medali? Tak. Proszę. No trudno nie być reprezentantem w dyscyplinie, którą uprawia się tylko w tym kraju, ale... Ale to jest... Bo to jest bokator, to jest pierwowzorem Muay Thai? To nie tak. Bokator jest pierwowzorem Kung Me znowu jest pierwowzorem Muay Thai. Czyli jeszcze dobrze. To jest taka ta ancient, taka starożytna forma walki. Starożytna forma walki, z której później utworzono... Ja miałem okazję być na pokazach, zresztą polecam, jak się przyjeżdża tutaj, iść na Apsarę. I tam był akurat chłopacy robili pokazy takie właśnie. Podejrzewam, że gdybyśmy tutaj troszkę posmarowali. Jezus! Coś po dachu zasuło. Kot. Jakbyśmy tu troszkę posmarowali, to by nam zrobili pokaz. I lepiej nie smaruj, bo mnie by was. To są. To masz różne narzędzia, tak? Tak. Z którymi oni również. To w ogóle było. O, to jest medalisko. To jest medal. Czy jesteś w stanie odczytać, co tu jest napisane? Tak, Nick Leng Kun. To on zdobył. To jest młody mistrz. To jest jego medal. Proszę, proszę. To jednak utytułowani tutaj zawodnicy trenują. A, no i oczywiście kapliczka musi być, nie? No to wiadomo, to bez musi. Bez tego się nie ruszy. No bo który jest zresztą taką właśnie uduchowioną wersją tej sztuki walki, czyli to przed nią właśnie są modły. To jest ta część taka, wiesz, bardziej, mniej sportowa, a właśnie bardziej duchowa. Tak jak było kiedyś w karate, było Shotokan i Kyokushinkai. Kyokushinkai był taki od razu, że naparzanka, a w Shotokan miałeś jeszcze jakąś tam, wiesz, tam... No, tak. A to taka tradycyjna... Dobra. Lecimy? Lecimy. Fajna atrakcja. No. Fajna rzecz. Skoro już wybraliśmy się w taką długą podróż i nie udało się nam nic nagrać na studio, to pokazuję Maćkom miejsca, których jeszcze nie widzieli, mimo że są tutaj dość długo. No i tak żeśmy właśnie byli w tej szkole Bokator. A teraz jedziemy do... Ale sobie odbiłem co nieco! Pokazać im ten dom, samolot. Wprawdzie tam chyba jest zamknięte, przynajmniej jak ostatnio byłem, to było nieczynne. Ale z zewnątrz mogą sobie zobaczyć. Zawsze jest jakaś atrakcja, niech wiedzą, jak tutaj dotrzeć. Tam się znowuż coś buduje. Dróg nie ma, ale domy rosną. Maciek z Natalią robią sobie sesję zdjęciową. Nieautoryzowaną, chciałem powiedzieć. Tam jest taka skrzynka, jest napisane fotos $2. Proszę. Cebula i cebularz. Proszę bardzo, jak po prostu wyszła polskość. Polaczkowo wyszło. W sumie tu na całym świecie tacy są. Ale ja chciałem powiedzieć, że ja zapłaciłem za parking, na którym staliśmy 30 sekund, zapłaciłem 5000 rili. No brawo. Bo pani nie miała wydać jeszcze do dolara. Jadę, bo mnie goni. Goni mnie samochód. To wyjeżdżamy. Zostawiam. Mogłem w sumie polecieć, ale wizy nie miałem.
No to mamy jeszcze jedną atrakcję po drodze, której Maciek z Natalią nie widzieli. Zamierzam ich zabrać do starego skateparku. Wielkie litery M. O ile trafię, bo nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. Proszę bardzo. Jeżeli Państwo nie pamiętacie, tylko jak ostatnio tu byłem, to była woda w tym basenie. Obecnie jej nie ma. Huśtawka a la Romantico. Z widokiem. To zobacz tam, podziw. Podziw. Madzieju, chodź podziw, jak tutaj halfpipe jest. To chyba był coś na kształt łazienki. Bo tutaj był bar. Tu był bar. Tam było... Tam jest jakiś magazyn i miejsca do spania. A tutaj ja otworzyłem z drugiej strony tam ostatnio jak byłem, bo z zawiasu wypadły drzwi. Popsułeś? Nie, były popsute już wcześniej. Tam siedzą sobie ludzie, kmerzy. No i takie. Tu może zajrzeć tędy. Ja jak znam życie, walę tutaj od razu dentysta. No. Podziw, Macieju, podziw. Nie, bo ty mówisz, że drzwi wypadły. To tak, tam. Podnośne. Tam, to nie, tu nie. To nie. No i jak, i tam no, masz z boku, z jednej i z drugiej strony można wejść. No, co zdej. Na obu tych części. I masz bardzo ładny widok, no po prostu tam jest. Faktycznie, że to jest widok. Widok jest super, no. Ty, to jest ta góra. I tu drabinę, i tu masz z drugiej strony, masz drabinę. No tak. Nie, gdzie kulę? To jest ta, gdzie jest ta pagoda na górę. Znaczy ten, ta... No, to był dom kulę, stronę... tak to się nazywa. Tak. Tak? No. Może, nie będę się upierał, że nie. No to jest ta w stronę jeziora. To ja się skrobię. No mówię ci, no. To Maciek z Natalią się wskrubią tam. Ja już się wskurwałem ostatnio. Skrabujesz się, czy nie? Ja się zaraz... Natalia już jest u góry. A zrób mi zdjęcie. No to będziesz miała zdjęcie, dziewczyno. Zdjęcie majtek. Tyk. Tyk. Podziw. Ale jest ciężkie. Jest bardzo, bardzo ciężkie. No nie, ostatnio wszedłem, tylko że tam. Podziw widok. Ja słyszałem, Maciek, że ty schodzisz dobrze, to chodź, ja ci pomogę. Chodź. Ja ci pomogę, podam ci rękę, zejdź tutaj. Ja chcę to. Nie ma, bo to będzie... Nie no, zejdź i później sobie rać. Będę wyglądał jak taka jaszczurka. Jak kuk panda, sturlaj się. Ale później już stąd nie wychodzisz przecież. To jest już koniec. To jest koniec. To jest pułapka. Nie, to musisz deskorolkę wtedy i tak się rozkręcić. To ja pojadę i przywiozę ci deskorolkę. Nie, to od razu do dentysty można mnie... To ja mam propozycję, skoro ale już widok, ty... widok fajny tam. No naprawdę, no. No i ja bym chciał kontynuować w takim razie to, bo skoro mamy coś ewentualnie dzisiaj jeszcze nagrać, nie mamy bardzo dużo czasu, przyznam się szczerze, bo za 2 godziny muszę dziecko odebrać, ale... Półtorej. Jak pojedziemy, nawet dwie. Jak pojedziemy kawałek prosto tam i skręcimy tam w lewo, to dojedziemy do tej drogi, która dojeżdża do tej drogi, tak która, na której są te lotosy. No to tam. To jest taka sama. Tylko ja nią nigdy nie, no, nigdy nie jechałem. No to może by... Tą jechałem, ale to jedziemy tylko krótki odcinek. I później skręcamy tak jakby w lepszą. No to tam. Wierzę, bo muszę. Wspaniała trasa przed nami. Wierzę, bo muszę. Ale widok fajny, naprawdę widok fajny. No ładnie jest. Na ten. Dzikość serca. Dzikość serca. Taki film był. Był. Droga absolutnie nie nadaje się do tego, żeby jechać trzymając kierownicę jedną ręką. Dlatego pokażę wam, jak w pięknych okolicznościach przyrody przyszło nam jechać. No niestety droga pozostawia troszkę do życzenia, a do tego jeszcze mamy sytuację z wyprzedzaniem. O proszę, akurat trafił nam się dobry kawałek drogi. Cyknęliśmy pana. No zobaczcie sami, jak pięknie. A tutaj lotosy zbierają chłopaki, przyłapani. Tak, jakby to powiedzieć. To... Nie, dobrze jest, ja tylko muszę teraz... Tutaj jechaliśmy, to było zalane wszystko. Ty zobacz, tam ryby jakie. Dobrze, to ja biorę, chowam kamerę. My jak my, ale pan tam, który jechał za nami, chyba się poddał. Idzie zobaczyć, czy da rady, ale nie da rady. Tędy nie przebrnie, nie przejedzie. No dobra, a to dość popularna jest jakaś droga.
Jakiś highway wybrałem. To już w ogóle. Hello. Tak, tego świat jeszcze nie widział. Do tego trafiliśmy jeszcze białych tutaj. Bo tylko biały mógł pojechać na drogę. No i proszę bardzo, zaskoczenie. Gdzie dotarliśmy? No dotarliśmy na pole lotosów. Wyjechaliśmy sobie właśnie do głównej drogi i dojechaliśmy tutaj. No i tutaj już raczej warunki powinny być sprzyjające do nagrania odcinka na kanał Studio. Czyli Studio Kambodża chwilowo, ale właśnie nie wiem, czy nie zmienimy nazwy roboczo, na przykład Studio Kanał. Zobaczymy, jakie piękne kolory tych kwiatów. Dobrze, my idziemy do swojej starej miejscówki. Pani od razu wie, że my tam idziemy. To huśtawka? Tak mi się zdaje. No. Może tak być. To będzie te instagramowe miejsce kolejne. Tylko nie ma ludzi. O nie, tam siedzą ludzie, nie wierzę. Znowu biali. Słuchajcie, ale to jest najlepsze. My jedziemy drogą, którą no nie ma opcji, żeby tam nic. Ktoś trafi, to trzeba zabłądzić, to możesz. No tam, to wtedy tam jedziesz. Bo ta droga prowadzi donikąd. Donikąd. I tam nagle wyjeżdżają dwie starsze osoby. Białe. Dziękuję. Tak jest. A tutaj siedzą Khmerzy i nie Khmerzy. I proszę, ku zaskoczeniu. I ku pokrzepieniu serc. Tak. Oj, pani na... Bye, bye. O kurde. Pani tak w telefonie siedzi, że po prostu... No, tutaj mamy słoneczko piękne. Golden hour. Kończymy, tak, kończymy. Udało się w końcu nagrać odcinek na... Kolejny odcinek na Studio Kambodża. Śmiesznie było. Długo żeśmy się najeździli, żeby w końcu trafić tutaj. Następnym razem w tym baseniku nagrywacie. Z kaciuszką. Nie doczekam. Z kaciuszką. W basenie możemy nagrać, ale w tym raczej niekoniecznie. To gdzie jest jedyny prawilny basen? W Garden Village czy u Adama, bo nie wiem. No właśnie. To o czym żeśmy nagrali? Zapraszamy na kolejny odcinek. W sobotę. W sobotę. Nikt mi nie uwierzy, bo to u nas... Ale będzie w sobotę. O, Jeziszko. Miałem mi siusiu zrobić. Dobrze, tam jeszcze jest toaleta, dobrze. Troszkę się spieszymy, bo okazuje się, że właściwie muszę śmigać po dżuny. No tak, no bo posiedzieliśmy troszeczkę. No zasiedzieliśmy się lekko. Było miło, bo dużo dzisiaj jeździliśmy, to też trzeba tak oddać. Prawdę. No ale było jakieś wspaniałe, żeś miał atrakcję dzisiaj. No. Zobacz, że ktoś się zwiedził i żeś zwiedził fajnych. Ogólnie rzeczy. Bym mnie tam nie trafił, na pewno. Okuń ran, okuń lihaj, bye. No i co? I był i samolot nielatający. I zjeżdżalnia, na której nikt nie... Znaczy i half pipe, którego nie ma. I ten. I jeszcze była jedna atrakcja. Były trzy atrakcje. Była M-ka wielka. Był samolot. Nie, no i byliśmy jeszcze na... Jeziorze byliśmy tym. Taka atrakcja. No te, znaczy jezioro, staw, jak to nazwać. No park, największy staw park rozrywki, który nie działa. Jeziszko, o czym wy mówicie? No na początku wjechaliśmy i co masz te... Ale to nie to, nie! Żeśmy wracając, żeśmy odwiedzili... A! Bokator! Niech was nie znam, to ja wam zabieram... Już też nie pamiętali! Matko jedyna, dobra. Matko jedyna. Cześć kluseczko! Cześć kluseczko! A gdzie jest plecak twój? Gdzie jest plecaczek twój? Co? Szybko, po plecach leć. Cześć, bąbelku mój mały. Cześć, kochanie. Co ty tu robisz bez plecaka? Moja żabka. Okej, leć po swój plecak. Leć przynieść plecak. Cześć, piękna. Cześć. Cześć, nosku piękny. Jestem w przedszkolu. Z Junku prosto z przedszkola pojechaliśmy do Artura. Tam jeszcze miałem jedną sprawę do omówienia. Jun jest zresztą zachwycona, bo tam jak księżniczka jest oczywiście traktowana, więc napoje, ogląda bajki, siedzi po prostu rozpieszczona. No i Artur przywiózł pizzę dla pracownicy swojej. No i tak ona usiadła obok Juny i on tak patrzy na tą pizzę, mówi, chcesz? Chcę, no tak, bu. I Juny opitoliła połowę pizzy. Także przyjechaliśmy właśnie do jest większa Temple połowa. Design.
to te, większa połowa. Czyli większą połowę. Zjadłam mniejszą połowę, ale przyjechaliśmy do Temple Design, więc właśnie wziąłem, zamówiłem dwie pizze, zawieziemy tam tak, żeby nie było po prostu ryby, no bo to tak trochę ten, a może i Juny jeszcze sobie skubnie jeden kawałeczek. No, w każdym razie dwie... Potacie zostało, potacie zostało. Jakie potacie? Tata nie je pizzy. No. No tak, tata nie je pizzy, to ktoś musi... Ktoś zjeść musi, no. Tak. Ale smakowało jej, normalnie ja... No, no jak, wiesz, jak dzika, no. Tak. Czyli pewnie nie zjadła lunchu, jak jej dałem. Ciocia karmi, to i krewetka, i coś, coś. Z ręki, mówię, kurczę, patrzę, proszę bardzo. No, no i głupio wyszło właśnie, że... Ale tak szczerze mówiąc, kto nie lubi pizzy? No, ja lubię, ale nie wiem, no. No tak, ale w pizzy możesz sobie zrobić wszystko. I masz na Hawaii, masz coś. Ja wiem, że w Stanach Zjednoczonych jest... Z ananasem, włoska, o, Vittorio uwielbia, Vittorio uwielbia pizzę z ananasem. Wróciliśmy do domu już, będziemy się kładli spać za chwileczkę, ale jeszcze jest takie słowo wyjaśnienia. Spotkałem się wczoraj z Adamem. Adam przygotowuje jakiś taki nowy projekt. Tam coś, no, wymyślił taki, nawet koncept, to nie jest głupi koncept tak naprawdę i uważam, że on ma rację bytu i prawdopodobnie będą zarabiali spore pieniądze na tym wszystkim. No ale, dobra, do brzegu. Koncept i projekt Adama nazywa się Palmowa Ekipa. Palmowa Ekipa to jest zrzeszenie youtuberów tutaj z Siem Reap, którzy wspólnie będą kręcili materiały. To jest na wzór na takich ekip, które się powstawały i powstają cały czas w Polsce. Będą mieli jakieś tam wspólne zadania, będą robili jakieś tam różne rzeczy razem. Generalnie z... Kamera padła. Znaczy nie kamera, tylko bateria. Dobrze. No w każdym razie zrzeszył kilka osób wokół tego projektu i będą ruszali, będą tam mieli jakieś tam swoje rzeczy. Nie o tym. Bardziej do brzegów. Wczoraj przyjechał, spotkał się ze mną. Rozmawialiśmy o tym, chciał mnie zwerbować do tej palmowej ekipy, ale rozmawialiśmy jakby o warunkach wejścia do tego wszystkiego. Są one dla mnie nieakceptowalne po prostu. No, znaczy rezygnacja z tożsamości mojego kanału. Bycie na każde jakby zawołanie nagrywania ekipy i tak dalej, tak dalej. No to w ogóle nie wchodzi w grę dla mnie, prawda? Ja już jakby, ja mam normalne życie tutaj, no to już państwo wiecie, no ja mam córkę, czyli raz na dwa tygodnie w ogóle jestem niedostępny, a w tygodniach, kiedy nie mam córki, i tak mam różne rzeczy, które robię swoje. Czyli jakby dopasowywanie się do jakiejś grupy ludzi, no nie wchodzi w grę. Trzymam kciuki za nich, niech ta palmowa ekipa im jak najlepiej idzie i niech zarabiają na tym pieniądze. Kto wie, może jeszcze kiedyś na tym też zarobię, no ale generalnie odmówiłem Adamowi, nie jestem w stanie się w to zaangażować i tyle. Czyli propozycja Adama, angaż mojej osoby, werbunek mojej osoby, nie. Nawet jeżeli to jest niekorzystne dla mnie finansowo, no bo podejrzewam, że oni będą zarabiali, bo tam jest jednak troszkę patologii, jest trochę takich rzeczy, które ludzie lubią oglądać, dziwnych, śmiesznych, fikuśnych, niewygodnych, takich, no takich różnych, prawda, i to ludzie lubią oglądać, ale nie moja droga, więc tu Adam jeszcze raz z tego poziomu dzięki wielkie za propozycję, ale to nie tędy moja droga. Co nie zmienia faktu, że jakby nie stoję w opozycji, prawda, kibicuję wam bardzo, jak tam będzie można gdzieś tam sobie raz na jakiś czas coś wspólnie zrobić, żeby wam pomóc, to oczywiście możecie na mnie liczyć. Okej. To tyle. Tyle również jeśli chodzi o odcinek dzisiejszy. Bardzo wam dziękuję za jego obejrzenie i serdecznie zapraszam na jutro, 7 rano czasu polskiego, na kolejny. A dzisiaj kłaniam się, szapoba. Dzięki wielkie za obejrzenie. Miłego dnia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Hej.